Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnej serii na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w kolejną część Indiana Jonesa. Zaraz po maszynie, którą udało mi się przejść, strasznie dużo odcinków tam wyszło. Mamy kolejną część, The Emperor's Tomb, dobrze ja to wypowiadam? Chyba tak. W każdym bądź razie, cóż to takiego, no nic nowego. Jeśli nie widzieliście tamtej części, to bardzo was zachęcam do obejrzenia tej playlisty. To jest oczywiście przygodowa gra akcji. Mamy tutaj Indiana Jonesa, naszego archeologa. Znowu, ponownie naszym bohaterem jest. I tym razem musimy odnaleźć potężny, starożytny artefakt. Czarną perłę, zwaną też Sercem Smoka. Gra jest z 2003 roku. I z tego, co się orientuję, troszeczkę będzie inna niż tamta. Chyba sobie wzięli do serca autorzy, bo tam w tamtej części to strasznie indie chodził no jakoś tak karkołomnie. Tutaj podobno ma być to zmienione, zobaczymy jak to wygląda. Musimy odnaleźć, słuchajcie, te serce smoka, zanim wpadnie on w ręce złego niemieckiego najemnika Alberta von Becka i tajnej azjatyckiej organizacji. Także mamy jakby dwóch wrogów tutaj. Rozpoczynała akcję w Chinach i jest rok 1935. Ogólnie ta akcja, z tego co czytałem, to są od razu bezpośrednio wydarzenia właśnie z tamtej części, którą... jak ona się... Infernal Machine, chyba tak jakoś nazywała się ta część. Już zapomniałem, patrzcie. W każdym razie, to co, jedziemy z koksem? Jedziemy z koksem, Indiana Jones, kolejna część, co tam się będę szczypał. Tym bardziej, że polubiłem tego archeologa. Tak, ja sobie tutaj już próbowałem, więc mam Frodo. Okej. Nie, zostajemy Frodo. Więc wszystko ładnie się nagrywa, więc możemy zacząć. O, brakowało mi tego. According to the map, that stone head marks the secret entrance into the Lost City. Beyond the city lies the Temple of the Black River Goddess, and inside, the Idol of Kuruwatu. I'm close now. No, inaczej wygląda i powiem wam, że ma inny głos. Tamten bardziej mi się podobał. Wiecie co, jeszcze sobie tylko zobaczę, bo coś mam chyba audio za głośno, a nie chcę... Nie, dobrze chyba jest. Fortune and glory, here I come. No, inny ten głos jest. Nie chcę też, wiecie, żeby było za głośno. Ale chyba jest okej. Okay. Dobra, jak to wygląda, słuchajcie? Wow. Tak troszeczkę mi to przypomina Tomb Raider Legend, nie? Indiana Jones tak się prezentuje. No, zupełnie inaczej wygląda. No i słuchajcie, o widzicie, mogę myszką sterować, a tam nie można było. Nie, no to jest komfort, rzeczywiście jest komfort... coś jest? Sterowania. Trzeba to przyznać. Dobra, on automatycznie widzę wchodzi, nie muszę nic naciskać, chociaż spacja skakanie jest. Się widzę, męczysz? No, zupełnie inaczej. Powiedziałbym, że nawet przyjemnie. Aha, i może tutaj... Dobra, tutaj może coś takiego robić. No tamten nie mógł. Ale tu ładnie, fajna część. Który to rocznik? 2003. No to nawet nie jest tak źle, nie? Wodospad, patrzcie, normalnie Tomb Raider Legend. Bardzo mi to przypomina Boliwię, nie? A czemu życie straciłem? Aha, pojawia się może w momencie, kiedy ja chcę tutaj walczyć. Coś tu mogę jeszcze robić? Skakania? A, mogę się tutaj bronić, w sensie coś takiego. Dobra. Zanim pójdę tam... Co to jest? Keep an eye of secret area. No, to będą takie sekreciki. No to super, że
An area for artifacts, tak, czyli cieszę się, że jest to tutaj też w tej części, czyli zbieranie różnego rodzaju artefaktów. Bardzo dobrze, bo to naprawdę było świetne w poprzedniej części. Fortune and glory, here I come. Ha. I czy mogę przejrzeć na przykład ten artefakt? Pewnie dojdę do tego, że jest tutaj jakaś... A, czekajcie, patrzcie. Albo byłem ciekaw. A masz broń jakąś, czy nie? Czy tylko to lasso? Tu nie można nic rozbić, bo te ściany to wiecie. Nie, no słuchajcie. W porządku to wygląda, podoba mi się. Też też ma już swoje lata gierka, ale... Dobrze to wygląda. Dobra, to chyba tutaj, nie? Co? Aha, tutaj nie ma jakichś tych pułapek. No, no, no. Standardowo biegniemy, bierzemy rozbieg i... Tu jakieś skrytki? Nie. O, widzicie? On może coś takiego. Aha, dobra. No to dobra, możemy tutaj się skradać. Może będzie trzeba. Symbolic of the top right corner. Tak. A, czyli tutaj jakieś poszlaki, tak? Będzie mi się coś pokazywać. Wtedy będę wiedział, że coś trzeba obadać, tak? O, co to? O, ptaszki. Papuszki. I can use this water to fill up my canteen. Aha. No dobra. Czekajcie, bo... Mogę się napić, nie wiem o co chodzi tu. A, mogę nalać, dobra, mogę nalać. Nie wiem, czy to nie jest tak, że ta woda będzie naszym życiem. Wiecie o co chodzi? A, nie chcesz... Aha, tutaj jest, dobra, tu mam, czekajcie, tu mam rzeczy. Aha, tu jest to idol, no, to są. Jest rewolwer, ale nie mam nic naboi. A to? Aha, to jest mapa. Dobra. A jakbym chciał wyjść stąd? A, i mapa nasza, dobra. Bo tą buteleczkę mam, a nie chciałbym jej mieć. Nie wiem jak to zrobić, żeby nie mieć jej. Dobra, już wiem. Tu, słuchajcie, coś widziałem. Albo mi się wydawało, albo tu można to pokroić. Aha. No i rzeczywiście jest symbol, co mogę zrobić, nie? W prawym górnym rogu. Przez chwilę był. A tu? Nie możesz nawejść? Nie chcesz? Chcesz. Nie wymyślaj. Ale to nic nie da tutaj. Dobra, to idziemy z tamtej strony. Jakie echo, jak on tutaj drze się. Nie trzeba skakać, wystarczy po prostu podejść do tego i... Tam nie ma nic. Jakiegoś skarbu. Mi korci tam. Czekajcie, o Jezus, kamera mi się... Nie, nie chcę się złapać. Dobrze. Wymyślasz, Frodo. Jakoś tamten głos bardziej mi się podobał, wiecie? Hopaj, hopaj. Co tak się męczysz, chłopie? Indie Walter Damage. Aha, dobra, no to trzeba tutaj z rozbiegu to zrobić, a tam nic. Nie, dobra. No. Bałem się nie złapię. To pick up near object. Object. A, jest. Jest i maczeta, słuchajcie. No. Bierz i. Coś się zawaliło. A tu się przejście zawaliło. Dobra, nie wrócę się tędy, teraz tu. No i super, mamy to. No i teraz to mogę pokroić. Spoko. Może zostawię sobie co? Co wy na to? A! Good thing I brought my whip. Oczywiście, że tak. Jezu, Indy. Co ty mi tu robisz? Chodźcie, to chcę. Dobra, i teraz zrobiłem sobie Indiana Jonesa.
O, a to muszę sam odskoczyć, dobra. Mhm, czyli na takiej zasadzie to działa. Okej. Małe cięcie, a już jestem. Dobra, chyba mogę przejść, co? Tak, i tutaj słuchajcie, widzicie, to jest jako jeden etap, z tego właśnie czytałem, że o, i tutaj jest już zapis automatyczny. Nie ma tak jak było w tamtej części, że mieliśmy możliwość po prostu zapisywania w każdej chwili. No, tutaj tego niestety nie ma. Tutaj będziemy się bawić w takie, wiecie, automatyczne zapisy. Patrzę, czy nie ma żadnych sekretów, bo nie chciałbym pominąć. Fajnie by było, wiecie, zdobyć je. Aha! Ivory hunters. These guys are no boy scouts. I better watch my back. Mhm, no dobra. Ciekawe, czy pojawi się tutaj też Sofia z poprzedniej części. Jestem ciekawy. Co ty tak dyszysz, chłopie? Będzie present the left, the right, mouse, button, press. A, że mogę się tu bronić, rozumiem. Dobra, chodź tu. No, rzeczywiście. O, możesz się bronić. Wypadł. Ale mnie wziął. Czekaj, czy ja też tak potrafię? Znaczy, próbowałem się bronić, ale już mi to nie zaskoczyło. Dobra. Proszę, tylko nie znikajcie. Zostań. To trzeba obciąć. To, że widać. Dobra. Co się tak patrzył tam? Patrzył się chyba na niego, nie? Nic tu złapać nie mogę. Więc zeskakuję nadal. Tu i tu. O, ale skopa żeś dostał. Dobra. Ładnie. Ładnie. Dobra, tym można sobie... Nie, czemu znikasz? Tym sobie można pomagać. Nie lubię, jak przeciwnicy znikają. A, tu jest jakaś skrzynia, mogę ją rozwalić? Mogę, ale nie ma nic za nią. Spoko. Więc warto... Aha, no, no, no. To już zdążyłem się zorientować. Tu coś jest. Amo! Amo, amo! Niam, niam, niam. Bardzo dobra, ale to sobie zostawimy na Zaśkę. Tam są ci kolesie. Tutaj coś jest. Co to? Szchował. To jakiś szpadel, tak? Łopata, nie? Chyba jakoś tak. Dobra, może być. Fajnie, że można używać jakichś innych przedmiotów. Coś było? Nie. Tu można zdzielić łopatą kolesia jednego i drugiego. Dobra, to co? Spróbujemy? Mamy dwóch. A co tam? Próbujemy. Wniemanie! He's over here! Wniemanie? To było spoko, to było spoko. Krzesło! Krzesłem go, krzesłem go. Ja też chcę. A, też chciałem krzesłem. To było dobre. I tu butelkę też można, tak? Użyć. Fajnie, że można używać, wiecie, przedmiotów otoczenia, nie? Nie ma nic w tych skrzyniach, szkoda. Dobra, no to co? Te butelki zostawiam, bo to pewnie... No, można to rozwalić, dobrze. No to dobrze, to tutaj byłem. To co, idziemy teraz na górę. Tu jakaś skrzynia. Tu mogę, widzę, zrobić Indiana Jonesa. Okej, okay, ale tu jeszcze mogę przejść. Czekajcie. O. Hopaj. No, hopaj. Nie chcesz? No, nie chcę tu wejść.
A, może tu. Dobra, czekajcie, tu. Będzie. Dzień dobry. Znowu ta fontanna. Po co te tutaj... do ścięcia? Nie wiem. Dobra, spróbujmy to zrobić, czekajcie, bo to chyba chodzi o to, że to jest życie, tak mi się wydaje. Spróbujemy to. Jak ja się napiję, to... Tak, to zabiera i tu mogę sobie tą... uzupełnić to. No dobra, dobra. W taki sposób rozwiązali... sposób życia, nie? Nic tu chyba nie ma, nie wiem. Dobra, to idziemy teraz tam. No tutaj poobcinałem to, ale to ja wiem, czy to potrzebne. No, 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 tak myślałem, że to będzie trzeba zrobić Indianę. Tylko Indianę właśnie się robi tu inaczej, widzicie? Bo ja mogę się bujać cały czas i dopiero muszę się rozbujać, na przykład ewentualnie puścić myszkę. O! I on wtedy takie coś robi. Aha, czyli mogę się przytulić do ściany. Jak się przytula do ściany? No aha, dobrze, dobrze. W ten sposób. Okej. No i potem jakbym już chciał odejść od niej. Dobra, idziemy z koksem dalej. Ale ja bym chciał... wiecie co? Chciałbym jednak... Oto. A to można rozciakać? Ciach, ciach, ciach. Można. I tu są skarby? No to drodzy koledzy i koleżanki. Ja tego nie popuszczam. No patrzcie, to jest... Patrzcie na to. Tu mamy... Chciałem wam pokazać. Maskę mamy. A gdzie jest tam ten taki posążek? Chyba, że po prostu to znika w momencie, kiedy... Chyba znika, wiecie? Jak już zdobędziemy w danym etapie, to potem to znika. Zobaczymy statystyki na koniec, może jest coś takiego? Strasznie mnie to wciągnęło. Podoba mi się to. Ale niestety muszę przejść to jeszcze raz. Ale już wiem jak, nie jest daleko. No nie możemy zostawić takiej super znajdźki, no jak to tak? Inaczej, zdecydowanie inaczej to wygląda. Nie, to są jakieś inne, nie da rady ich. O, panie. Dobra, ja już widzę, że to jest jakaś pułapka. Przepraszam. Więc ciśniem. Frodo. Jaki syf. Co ja tu robię? Mogę tu wejść? Czekajcie, bo to chyba trzeba... Mogę jakoś tam się złapać? Czy jak? A, czekajcie, tu są takie... A, dobra. To było dobre. Dobrze, że... Słuchajcie, podejrzewam, że później będą kolce, a ja... sobie tak normalnie tutaj przechodzę. Tutaj też widzę Indiana. A na dole jest coś? O, tu są kolce! Tu by była jazda bez trzymanki. Dobra, co tutaj można zrobić? Jest i woda, super. Czyli będzie można popływać, więc może najpierw chyba zejdę na dół niż tamta droga. Wybiorę ją może później. Złapać, możesz się puścić. Sprawdzę tutaj dół. Popływamy, co wy na to? Jak to wygląda? To pływanko twoje. A, taka spacja, tak? Dobrze. Czapka też mu spadła. Nie, zupełnie inaczej pływanko jest. A jak na przykład się zanurzyć? Spacją? Spacją. Wow, 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 ale... dziwnie to jest rozwiązane. O, kurde. Wystarczy, że tak leciutko kliknę myszką i... spację i on robi dziwne jakieś takie...
Nie, nie podoba mi się to. Akurat pływanie jakieś, coś jest nie tak z pływaniem. Dobra, zwalimy się na... do wody. No ale czapka musi być, nie? O! Dobra, mogę uzupełnić pićku. Pewnie później te fontanny będą na wagę złota, coś czuję. Ale tam mogę się udać. Czekajcie, tak na ukos. Ale co mi to dało? Nie, chyba nic. Nie. Chociaż nie, tu. Czekajcie. Wejdę na górę, zobaczę co tu jest. O! Mamy przeciwnika, tylko teraz tak, czy ja mogę go skasować? Keep an eye out for the American. When Beck wants his head. Nie wiem, czy nie skasować go stąd, słuchajcie. Co ja zrobiłem? Nie, bo chciałem się go pozbyć, tylko zmarnowałem niestety nabój. Szkoda, ale już mamy spokój. On zostawił też jakąś strzelbę. Czy ja się z tego złapię? Ojej, dobrze. Bo bałem się, że jak mam broń, tak było w tamtej części, to nie można było nic robić, nie? Trzeba było najpierw ją schować, a później móc cokolwiek zrobić. Tu jest to rozwiązane zupełnie inaczej. Bardzo się cieszę. Chodź tutaj, gdzie to jest? Gdzie to było? O, dawaj mi to. This ought to even up the odds. Aha. Ale ja jestem głowa. Straciłem jeden nabój. A, nie mam pytań. Nie mam pytań. Nie pytajcie, co tu się dzieje ze mną. Dobra. Nieważne powiem. Dalibyście jakiś nabój. Czy tu będą naboje na wagę złota? Też tak może być. Tam nie przejdę. Tutaj jest jakaś dziura. Mogę tu wejść? No nie sądzę. Nie dadzą. Czyli tam, tak? Aha. No a tam byliśmy. Tam zaczynaliśmy. Tam jest moja woda. Dobra. Życie traci jak tak spada, no ale trudno. Ja pierdziu! To tak miał być? Chyba tak. Tak, tak miał być. Już się wystraszyłem. No widzicie, coś jest nie tak ze sterowaniem, jeśli chodzi o pływanko. No nie jest to fajne. Niedopracowane jakoś tak dziwnie. Dziwnie on reaguje, nie wiem czemu. Nie ma takich skarbów w jakichś w jaskiniach? Podwodnych? Nie. Byśmy wiedzieli na przykład, ile można artefaktów zdobyć, też by było fajnie. Co ja tu robię? Dobra, nie pytajcie. To są moje pierwsze próby. Dobra. O rany boskie. Tutaj nie trzeba skakać, on sam wchodzi. Dobrze. Tutaj... coś jest? Ta ściana na przykład... taka nie? Jakby można było ją rozbić. O, tu jest coś. Przycisk. Znaczy dźwignia. A, albo po co? Tu mam tylko... Kto? Kurde, ale mi zdzielił.
co za franca? O kurde, tamtego też zdzielił. To tak można? Nie. A spryciarz! Patrz jak się ukrywa! A to spryciarz! Dobra, to zabieram. To zabieram. A tam byliśmy. Mam jeden nabój tylko. No, no, no. Teraz już nie mam w ogóle. O, matko. Aha, i koniec etapu. Dobra. Ciekawe, czy właśnie w każdym z tych etapów jest jeden artefakt. Bo tak było do tej pory. Zobaczymy jak dalej. Dobra, mamy przeciwników. Fajnie to pokazane. Miałem jeden nabój, to go straciłem. Ale ja jestem głowa, co? Dobra. Ciekawe, czy można jakoś szybciej... Aha, pod jedynką... Dobra, to pod jedynką mam... tak jak było w tamtej części, dobra. Pod jedynką jest lasso. Co tam jest? O, kolce. Dobra. To... Co to jest? To buteleczka jest. A jak jest... O, to. Nie wiem, pod jakim klawiszem to by było. Szkoda, że nie można było go tak, wiecie... A może można, tylko nie wiem jakim klawiszem. Kurde, ale mnie zdzielił. Czekajcie, bo nie mogę się teraz... ogarnąć. O kurde, patrzcie. Ale jest dobry. Już? No, to pójdzie moja woda w ruch. Dobra, nieważne. Tu nie mam nic. Tu mam coś. Tu jest jakieś przejście. Chodź tu, chodź. Nie mam spokój, a to mogę zabrać, to jest jakaś broń, ale ich. A to nieważne. Tutaj na przykład, co to jest? To można rozwalić? Nie mam żadnych granatów, ani żadnej jakiejś bazuki czy coś, nie. Nic z tych rzeczy. Dobra. Czy ktoś tu jest? Fajne te ruinki tutaj. Tu jest drabinka. W końcu szybciej idzie po tej drabinie, nie? Wiecie co, to mnie właśnie... A tak mogę. Kurde, jak to zrobić, żeby go... Na pewno się da, nie wierzę, że nie. Wiecie o co chodzi, na pewno się da... tak z ukrycia. To na pewno jest do zrobienia. Jest jakaś dźwignia. O, o, tu coś jest. A nie, wydawało mi się. Nie wierzę, że nie ma dźwigni jakiejś... że nie ma możliwości... Dźwignia jest. A, sekrecik? Że nie można go tak, wiecie, znienacka walnąć. Tam chyba musimy się dostać. Dobra, to dobrze, że tu przyszedłem. Można zjechać jakoś szybciej? Nie, można coś takiego zrobić. Dobra. To co, idziemy tam na górę, nie? Zobaczymy.
Muzyczka przyjemna. Znowu te drzwi, to chyba się nie da. Czekajcie, tu jest jeszcze coś. A, łopata. Czemu nie ma nic w tych skrzynkach, nic? Łopata. Tam jest. A jak ja to przeoczyłem? Czy mnie tu nie było? Czekajcie, bo trzeba wziąć sobie to, nie? A, życie też od razu idzie. Woda leczy, słuchajcie. Woda leczy. Normalnie ja pierdzielę. Czyli tak, tu byliśmy. Tu jest ognisko. Czy ono coś daje? Nie. Tam byliśmy. Co? Tam jest ta drabina. Dobrze, to tu byliśmy. Czyli tu się otworzyło, tak? A co tu masz ciekawego? To jakiś sekretyn, Machen? Oczywiście, że tak. To coś jest. Medic. I shotgun. O, ho, ho. Dobra. Czyli to był taki sekrecik, można powiedzieć. Tylko ja jeszcze bym chciał jakiś skarb, żeby mnie przeoczyć. W tym etapie, nie? Szkoda, że nie można tego rozwalić. Dobra, tutaj wiem, że las... No, a te drzewa można ściąć? Tak wygląda, jakby chciała, nie mogło. Tu na górę nie. Jedynka, żeby szybciej było, bo ja też tak guzdrzetł z tym. Nie, Indy, ale musisz się tak ustawić. O tak. Dobra. I tutaj... Chyba tu trzeba, co? Przez ten gzyms. Jump and grab the ledge. Tak, dobra. Ale dyszysz. Męczysz się, chłopie. No. A, w ten sposób. Cholera, muszę zrobić cięcie. Zaraz wracam. Aha. Uwaga. Okej, jestem z powrotem. Wiecie co, a może byśmy tak wypróbowali sobie tego... O, tego shotguna. W sumie mam tylko dwa naboje, nie? Ale co tam? Tam na dole byliśmy, tak? Byliśmy tam? Powiedzcie, że tam byliśmy. A jak nie byliśmy? Muszę iść zobaczyć. Przykro mi. I tu była ta drabina. A byliśmy. Dobra, to zaraz będę na górze. Okej, jestem. Nie no, nie mógłbym sobą, wiecie, gdybym tego nie sprawdził. Musiałem to sprawdzić. Tutaj oni są gdzieś, cholera, tylko gdzie? A, dobra, jest. Oj, idzie! Tu jest jakieś pęknięcie. Stone has been weakened here. Aha. If I could get my hands on some explosives, I could blast a way through. Aha. Get him, lads! There he is. Kurde. A tam? Tamten? Czekajcie, zabiorę to od razu. Kurde, zniknęło. To były naboje, mam jeszcze jeden nabój. A, tu jesteś. Kurde. Ej! Nie przejdę do niego, słuchajcie. Aż mi czapka spadła z tego wszystkiego. Ja pierdziela, ile on ma naboi? No. Uch.
było fajne. Shotgun. Szkoda, że ten shotgun ma tak mało... Dajcie mi czapkę moją, no. Że ma tak mało... można w magazynku trzymać tych naboje, nie? Co to jest? A, dobra, mamy to. Chciałbym już zakończyć odcinek. Tu mam to. Tu też mogę to zabrać. Tu nie ma nic. Jeszcze sprawdzę te skrzynie. Nie, nie ma nic. Tam był na górze, on zlazł, ale ja nie mogę tam wejść, nie wiem czemu. Nie ma tu nic. Dobra, jak to podłożyć? Czekajcie, zróbmy tak. To... A, w ten sposób, dobra. No. W ten sposób. Pewnie jakby się skończył etap... O właśnie. Może się skończy. Tak. Idealnie, słuchajcie. Bo chciałbym zakończyć odcinek. Dobra, zawaliło się. Tu mamy jakiś mechanizm. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. Zupełnie inny Indiana Jones. Bardzo mnie to wciągnęło, więc... Zapraszam na następny odcinek, który już niebawem się pojawi. Zostańcie ze mną i co mogę powiedzieć więcej? Trzymajcie się, do następnego, cześć!